trzecia minut 50, kiedy pobudka zagrała. Adis Lorbasem rusza na plażę poszukać złota i srebra. Co tam? Ogonku w górę? Fajnie? Czekałeś? Fajnie. My ruszamy, a ja ci sypię frysztyk. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani, a pani skąd się tu wzięła? Dawno pani nie było. Co? Też na śniadanie? Czekaj, ja ci twoją miseczkę podstawię, no. No. Jeden ma i druga ma. A koci tata wita się z wami. Siemandero. Idę się pakować, bo za chwilę Jurek będzie. 4:30, plaża w Gdyni. Wygląda jak w samo południe. Ile tu jest ludzi, ja pierdzielę, no. Co tu się dzieje? Siemandero, czarne kciuki teraz oficjalnie. No, Jurek coś namierzył. Jakiegoś Starlinka chyba. Witam wszystkich serdecznie z plaży w Gdyni. Wiecie, co się dzieje? Opener jest. Opener jest. I tyle ludzi, co tu się do Gdyni najechało na ten festiwal. Małolaty przychodzą sobie posiedzieć na plaży. A jak małolaty siedzą na plaży, to wiadomo, że jest trochę tego, profili i może coś pogubią, a my właśnie jesteśmy po to, żeby zobaczyć, co oni zgubili. A co oni zgubili, to zapraszam serdecznie na seansik. Miłego oglądania. Zaczynam na grubo, od 10 groszy. Zaczynamy na grubo od 10 groszy, ale niech jest dycha. Takich milion dyszek i będzie fajnie. Ding dong, dwójeczka. 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 W sicie dwójeczka, w wodzie dwójeczka. Jestem ciekaw, czy te mewy, jak one tutaj sobie dziabną jakiegoś kielona, czy one tak w ogóle na trzeźwo latają, nie? To jest ciekawe, co? Jest fajnie. Jest bardzo fajnie, kurwa. Krzyczeć nie mogę, bo jest za dużo ludzi. Ale jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jest bardzo, bardzo, bardzo. Oj i to bardzo. Oj i to bardzo. No to jest revelation. Ja mam swój strzał. Kurde, zarobiony jestem. Gdynia dzisiaj już jest na bogato. Po 15 minutach totalna petarda i ja pierdzie. Dobra, Adrian bez podniety. Za blisko są ludzie. Lecę dalej. I 20 groszy. I 20 groszy. 20 groszy to tak nie cieszy, jak to, co ja już mam w torbie. Ale powiem wam, małolaty, młodzież fajnie nastawiona, wesoła, zagadują tutaj, także nie ma jakiejś tam lipy, nie? Można sobie pogadać. Nie jest to tak, jak ostatnio w Sopocie. Żeby wam pokazać, jak działają służby, jak to jeszcze niewysprzątane wyglądają śmietniki. Już pomijając to, że to jest totalna kapslownia, zrywkownia, to jest masakra w ogóle, nie? To jest poligon tego, no to patrzcie, jak tutaj już wygląda i ile tych worków ze śmieciami jest załadowanych na tego górę trekra, no. Naprawdę, panowie się tak uwijają, szacun dla nich. Ja już to raz mówiłem, ale będę to cały czas powtarzał, bo to jest robota naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Muszę sobie odpocząć, bo stację jakąś zrobić, bo jestem tu, kurde, załamany tą kapslownią. Markowe. Czy markowe, czy nie markowe? Chyba nie, jak ktoś zgubił jakąś słuchaweczkę białą. Słońce wzeszło, a ja się czuję jak na koncercie Wielkiej Symfonii Polskiego Radia. Normalnie masakra. Teraz mi chyba twoje uszu padnie. Co? Dobrze jest? Weź, to jest katastrofa.
Ja nawet nie mam kurę 3 zł. A ty? Ja 14. Masz? To jest tyle zrywek, tyle kapsli. A ile petów tu jest? Gdzie leży ten piasek? Masakra. To jest dzisiaj totalna masakra, totalny Armagedon. Najgorszy dzień i ta plaża wygląda najgorzej ze wszystkich, jak tylko mogły wyglądać. Petów, chłopie, co sito za dużo to peta wyciągnąć. No tak, no niestety tak to jest. No. Ale porażka. Porażka, jestem załamany. Pod muzykę normalnie poleciało. Chcę, byś mnie miał. Co jest grane? Chcę, byś mnie miał. Nie, pytanko mamy. No mówcie. Opłaca się? I co pan się znalazł dzisiaj? Co pan znalazł dzisiaj? 2 złote. Na razie. A no, ile pan tu jest? 3 godziny. O kurde, dwa złote? Nie opłaca się. Ja wie pan to, że pan garnek znalazł, a to jest taki... I kolejna rozmowa o poszukiwaniach. Jurku, widzi? Co? Ja tu tylko gadam, rozmawiam, nie szukam. No ale jak młodzi ludzie zaczepiają i porozmawiają o koncertach, człowiek im powie, jak był młody, jak też koncertował, o. Tak się bawią, nie? A ludzie w naszym wieku tak się bawią. Fajnego. Fajnego, Jureczku. No na taką pustkę. A mam drugie biżu i teraz będzie też fajnie. Też jest fajnie. Też jest bardzo, 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 bardzo fajnie. Bardzo, bardzo i to bardzo. Konkret. Konkrecik. Ładny konkrecik, ładna zawieszka komuś odpadła. Ładna zawieszka komuś odpadła. Widzisz? Ale to nie jest lepsze. Nie? Tak też nie wygląda, za bardzo się świeci trochę, nie? No ale ładne to jest. Ach, ty to jesteś, no. Nie, srebro i już koniec, no. Już on ucieka. No, no to nie jest. To nieważne, że nie jest, ale jest jakie ładne. Na bezrybiu i rak ryba, jak to mówią. Jakie ładne. Harty ganiają się. No to zobaczymy, czy jestem hartem, bo fajnie. O, Ziko. Siema, siemandero, złotóweczka, siemandero, o, jest metaloszukacz kolejny, który dołącza do nas, o, cóż, że Szwecji, ale tu jest dzisiaj pusto, siema, siemano, cześć, Adi, Waldemar, Waldi, bardzo mi miło, ciebie, tak, oczywiście, że tak, o, no to takie spotkanie, pozdrawiam, czarne kciuki, o, Adiego. Widzicie jak fajnie? No. Zawsze na pozytywnie. 6 zł razem, złotóweczka. Co tam? Szybko, szybko znajduj. Jest złoto. Kapsel? Dobra, ja mam Ziko. Pogadaliśmy chwilę, fajnie, Waldi mówi, idzie na swój rewir, także teraz wszyscy na swoich rewirach już jedziemy. Co to? Na rybki płyną? Chyba na rybki. A to co? Fant na oko, kropek, przygarnij kropka, Tomek kropek, pozdrowionka dla ciebie, przygarnąłem kropka. Kolejne Ziko, Jurek widzę podmurek, bo podmurkiem przesiadują, ale też jest taka noclegownia i trochę tak, że powiem, urynologia. Nie lubię tam chodzić pod tym samym murkiem. Waldek mówi, że piątkę przed chwilą trafił, także jest zadowolony. No, jakoś to tu wpada. Pierwsze dzisiaj.
Kombo, dwie pięćdziesiątki. Dwie pięćdziesiątki. Gdzie ten tam się ładuje? On chyba na tą motorówkę chce iść. I co, ma piątkę? No patrz, ma. Kurde! Mówił, że będzie miał piątkę i ma, kurde. No, ładnie, widzę. Normalnie to prosto. Jaki ucieszony. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Farciarz. No farciarz, no mówi, będzie miał piątkę i... Szczęście przyniosłeś, Domino, szczęście przyniosłeś. Nara. Idź teraz na WC to wydaj. No trzeba biegać. Ale ten? No. O kurde, nie wiem. No ale jest fura konkret, nie? Takie Porsche. 100 tysięcy? 100 tysięcy to tam klocki te hamulcowe kosztują. Porsche. A tu jest ten z Gwiezdnych Wojen. To jest z Gwiezdnych Wojen, to wiesz. Imperium kontratakuje. Przykryty. To jest syrenka. Nie wiem po co mi to. Co wpadło? A, serduszko. Serduszko? No, 6 metrów. Kurde, ja to dzisiaj mam rekord monetowy. Dycha. 10 zł, 10 i parę groszy. I to drobnymi, no. Dwa klipery, kropek, słuchawka. No ale tu jest, tu już się zaczyna fajniejsza robota. Mówisz, to nie będzie srebro? Nie, nie za bardzo się błyszczy. Chyba, że niklowane, nie? Zobaczmy, czy ma punce, ale chyba... Nie, nie będzie. No to jest jakiś nikielek. Za to to. To jest bardzo fajna biżuteria. Macie tu już w rogu, co to jest, ile to kosztuje. Toska. To się nazywa Toska. Dobrze mówię? Ja dzisiaj mniej gadałem. No. Toska. Toska, sreberko. W rogu macie taki ze sklepu. Także jest petardziunia. A Jurek schował już, kurde, no, ale miał 30 zł i parę groszy, UFO, i to jest, myślę, że pomimo tych trzech dych, to jest najfajniejszy fan, bo przyjechaliśmy tu generalnie patrzeć, co po openerze, po pierwszym dniu openera wyjdzie na plaży, także ten fan najfajniejszy. O, Waldi jeszcze tam chodzi, ale też już chyba schodzi. Chyba zrezygnował. Także tyle. Dychę może ma. Tyle po openerze. O. No to jeszcze ty jest. Masz swoje, o, nawet takie zagraniczne. 6 zagraniczne, tu jest trochę dychę cyjenta. Masz więcej nazbierane ode mnie. 50 eurocentów. Proszę bardzo. No kurde, że jeszcze nazbierałeś więcej niż ja mam. Wychodzi na to, że ja przegadałem cały mój wypad na plaży, kurde. Z tym trochę, z tym trochę, z tym trochę i no, a oni chodzą i zbierają, nie? Jak myśmy byli 4:30. Za wcześnie. Za wcześnie. No i co? Znaczy czas powrotów na chatę. Pogadaliśmy jeszcze tu z Waldim teraz. Generalnie dzisiaj chyba to przegadałem całe te wykopki, ale i czasami tak jest, że wiecie, nie samymi wykopkami, a jeżeli ktoś do ciebie podchodzi i rozmawia, to kultura osobista też tego wymaga, żeby posiedzieć, pogadać, pogaworzyć i tyle. Fanta dnia swojego i tak mam. Jestem zadowolony. Czy monetowo? Myśleliśmy z Jurkiem, że jak na pierwszy dzień openera, że będzie bardziej nagubione, że więcej tych fantów jakoś powychodzi, ale bardzo wyczyszczone było. Jakoś jest, było bardzo pusto. Czy pusto, to znaczy nie fajnie? Nie, było bardzo zajebiście. Zajebisty wypad, fajny. Mi się podobało zresztą jak każdy. Znowu pochodzone, wszystko dla tkanki. Taktyczny kałdun spada. Może kiedyś zrobi się kratka. Nie wiem, czy ktoś od odchodzenia na wykopki dostał kaloryfera na brzuchu. Chyba nie bałdzo. Ale to nic. Dobra, kończymy, idziemy do auta. Wam jak film się podobał, to wiadomo, zostawiacie subskrypcję, zostawiacie dzwonek, zostawiacie taktyczny komentarz.
I tyle, nie? Do następnego. Nara.